Okej, no to jesteśmy. Kliknięcie było słychać. Ja to potem i tak wycinam, więc luz. Wody mi brakuje. Wody ci brakuje? Idę po wodę. Idź po wodę. A właśnie, i chyba dzisiaj sobie, wiesz co zrobimy? Ogarniemy te ciała. A, no to na pewno. Bo widziałem w komentarzach, że... ktoś nas tam prosił, już nie pamiętam dokładnie kto. Wiesz, to zombiaków nie ma raczej. Nie wiem, czy wiesz. Wiem. Ale możesz... Mogę. ...cię zainfekować. Mogę? Jeśli ciała jest wystarczająco dużo ciał. O człowieku, jak ja bym cię miał zainfekować tutaj, to już bym dobrze się zainfekował. My tu mamy normalnie grobowiec. Znaczy, jest szansa. Trzeba znaleźć jakiegoś tego. Jak się nazywał ten, co przywracał... Nekromanta. No, nekromanta. Nie nekromanta, nekromanta to jest coś z kotami. Nekromanta. Nekromanta. Ale ja mówię nekromantę. To ja usłyszałem nekromanta. Lol. Czy ja nie wyraźnie mówię? Tak. Dopiero teraz się dowiedziałem. Muszę się tych drzwi pozbędę. Jej! Na komanta, bo tu gdzieś zombie kładzie, widzę. Kurde, bo ja potrzebuję tych lin. Dobra, ogólnie tak. Sporo już zrobiłem. Z tego co pamiętam, to było chyba 17 kratek w jedną i drugą stronę. Ale pewny nie jestem. Gdzieś się dobija skurwol. Zabij skurwola. Idę. Znaczy się boję, że jak zbieram te bale, to zaraz mi jakiś chuj wyskoczy i mnie zagryzie. Trzecha, ja ledwo co się mogę bić. Dawaj do ring, dawaj na ring, zaraz cię zniszczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, dobra. Wiem, ile jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Przepraszam. I to teraz muszę wyciąć, dobra, druga minuta. Mylę się przez ciebie. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, 13, 14, 15, 17. Dobre jedzenie zrobiłem. Przez ciebie teraz nie wiem, czy odpowiednią ilość kratek odliczyłem. Ale drewno. Pyk. 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 Upilnuj mnie chwilę. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7, 8, 3, 4, 27. A dupa, 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 dupa. No, no, no. Ile było? 11. Proszę jeszcze raz. Czemu ja nie mogę? Nie mówcie, że nie mam szmat. Z materiału. Naprawdę nie mam szmat? Kurde! Ja mam szmat. No i zostawię tutaj. Teraz wy. Dużo linii z materiału, a nie mam szmat. Powiem ci, że jak to sobie ogrodzimy, to będziemy mieć kawał terenu. A no fakt. To myślę, że tutaj farmy sobie zrobimy. Mi się przypomniało, że z The Walking Dead, jak oni w więzieniu byli. A, no w sumie bardzo podobnie. Ja cię uwiężę. Będziesz tyrał w polu. Zwiążę. Zwiążę, uwiążę. Naprawdę już nie mam szmat żadnych. Tu buty, kolczyki. No ale dupa.
skończymy płot i ogarnijmy ten pierdolnik w tym ekwipunku, bo to jest po prostu dramat. Spoko. Znaleźć tu cokolwiek to jest cud. I ciało jeszcze trzeba ogarnąć. I ciało trzeba ogarnąć, tak. Ja szukam w tej chwili ich szmat, ale widzę, że w tych ekwipunkach naszych to nic nie ma. O, czekaj, kawałek materiału 10 sztuk. Muszę sobie zjeść coś. Po co będziesz jadł? Łoduj. A, właśnie, sprawdzałem ten deszcz. Jest włączony. Jest normalnie tak, jak być powinno. Powiedziałbym. Defaultowe po prostu ustawienia na deszcz. Bez sensu. Niech sobie odpocznie postać trochę. Bo już wyczerpanie na to trochę słabo. Nie wiem, no maksa wyczerpanie. No może już teraz nie, bo trochę stoję, ale... Dobra, więcej szmat nie ma, naprawdę. Wszystko przeszukałem, nie ma nic. Czyli trzeba iść i rozbierać zamki. W ogóle po co te gałązki tutaj leżą? Gdzie leżą? No, w domku. Być może po prostu są pozostałości. Jakieś. Wezmę je, żeby one tak nie leżały. I wsadzę je do skrzynki, tak? Dużo nie pomożesz. Się coś gdzieś dobija. A póki co nie słyszę. Ja słyszę i to mnie martwi. My zrobimy sobie jakieś wieżyczki obserwacyjne. Albo coś z tyłu chatki. Naszej. Pięknej chatki. Nic tu nie widzę. Więc to nie tu. No słyszę już, jak się dobija. Tylko nie wiem gdzie. Chyba, że to gdzieś tu. Jakiegoś innego klepia, ale to nie jest tam, co dobija się. Nigdzie indziej ich nie ma. Co my są tam punkcie tu? Jakiś taki... Buduj ściana. Dobra, jeden do mnie idzie, jak możesz to choć tu, gdzie buduję. Idę. Bo ja jestem całkowicie przemęczony. A zbliża się coraz bardziej. Dziwo mnie nie zauważył. Dopiero to skusie pytałem. Dopiero bijesz, tak? Tak. Ty potrzebujesz szmaty, no nie? Mhm. Więc bij wszystkie tam rzeczy. No dzięki. Jeszcze sobie trochę lin porobiłem z innych zombiaków, które leżały na te kłody. No i gitara. O to chodziło. Zrobione.
najgorsze jest to, że te ściany znikają, jak się do nich podchodzi. Nie widzę w sumie, gdzie się co robi. Bal drewna 3. Ostatnio nie skończyliśmy grę, jak była mgła? Mi się wydaje. Nie wiem. Ale skończyliśmy, ale znikło. Właśnie tej mgły w ogóle? Aha, była, ale była na początku? No, jak ja wchodziłem na serwer, to było. Aha. Tak? No. Ktoś nie zauważył? Ja tu rozpakowałem balę z drewnem. What the fuck? Co się stało? Zniknęły. Na ziemię pewnie. No właśnie nie. Czemu was tak dużo tutaj? Że co? Nie, to zombiaków mówię. A. Dałem, że do nas? Nie. To zombiakami pogadać. Do nas tak lubisz i do nas mówisz? Bez aktora? Tak. Na pewno. Jezu, to będzie dramat, kurwa, zrobieniem tego po tej stronie. Ja z brudnych też możesz robić, czy tak? Brudne do wywalenia? Nie, z brudnych też mogę. No dobra. Ale tu widzę, że już jest lepiej trochę. No, jedź. Dzięki. Dobra. O kurry. Cóż ci się tam stało, panie? Prawie walnąłem. Co? Wody. O. Własne. A czemu tutaj tak randomowa puszka leży? Nie wiem. Ale pusta? No. Ja śmieciarz ogólnie jestem, może dlatego. Kurwa, gdzieś się dobijają. Depuj, depuj. Ale nie wiem gdzie nawet. Słyszę, ale nie wiem. My znaleźliśmy tą konewkę ostatnio, czy nie? Tak. Tak? Mhm. To czemu jej nie ma? No nie wiem, może aktor ma wykuł. Ja pierdolę. Jestem w stanie w to uwierzyć, naprawdę. Jedno spośród wszystkich rzeczy. Tego samego syfu. Konewkę. Musiał mieć konewkę, no. Typi charakter, co ty go nie znasz? To się to nie da się. Szkoda. No i teraz jest elegancko, panie. Baza jak się patrzy. Ło, jaki luck spike. Bez mi spadły. Może nie dużo tych szmat będzie, ale trochę będzie ich. Znaczy mi tej drewny dostarczyć. Już ile? Czemu to okien zrobiłem? No dobra. Teraz zrobić jedzonko. I czy czujesz się bezpieczniej teraz?
Z tą bramą? No. No to. Tylko jeszcze stamtąd idą tak niefajnie. Tam gdzie się patrzy. No. Pamiętaj, że jedna sztuka bramy to są cztery, czy bramy, ogrodzenia, są cztery bale. Czyli tak wiesz, po kolei możesz mi wrzucać, nie? Spoko, spoko. Jak tam jest zdrowie w ogóle? Jeszcze. Najlepiej po zewnętrznej stronie, wiesz? A, dobra. No to już tutaj tak wyrzucę, a potem będę przerzucał inaczej. Ten zamek ma zegarek tak w ogóle. Wiem, widziałem. Idę po więcej lin. Mhm. Chcesz linę? Ja ci dam. A, jeszcze w tej przyczepie są. A, okej. Okay. One sporo ważą, jeżeli chodzi o to. No wiem. Trochę nawet za dużo. No. Właśnie o to chodzi. To ciało jak zaczniemy wywalać, to kurwa nam zejdzie naprawdę sporo. Na przyczepkę je. A to można? Mhm. A no to trochę łatwiej. Ja zatem do grilla wpierdoliłem ciało. Także. Ja wiem skąd oni mają mięso, mówiłem. Zupa z trupa. Cały czas to powtarzam i wcale nie skłamałem jak widać. Ja nie narzekam. No bo ty kanibalem byłeś, albo jesteś na dole. Był, na singlu. Aaa. Zdawaliśmy nagrywki i tak się wiesz, patrzyłem w jego ekran i wziął sobie kanibala. Cztery. I cztery. Co to wygląda? Okay. O, po z naszego miejsca. Prawie dzisiaj tam pojedziemy. A sobie wezmę drugi łom przy okazji. Jeszcze jest tu jakieś drewno? No. Sporo dosyć. Nie mogę sobie... O, jest. A, znów mi się chyba skończyły. A, skończyły mi się szmaty. Tam jeszcze chyba leżały.
Jezu, i tych szmat idzie. Dramat. Na co? Na płot. Jesteśmy jak Trump. Jak ty byś teraz to zobaczył, to byś się kurwa bardzo zdziwił. No my tu jeszcze planujemy zrobić wieże strażnicze. Będzie pseudo więzienie jak nic. Planujemy? No to ja nawet nie wiedziałem o tym. Mówiłem. No zapomniało mi się. Idę z dostawą. Dostawą czego? Drewno. Już tam dalej trochę pójdź. Ja tu jeszcze, wiesz, pamiętaj, że 4 to jest jedna kratka, nie? Jak pierdolisz 3 w jednym miejscu, czy jak muszę to przenieść, tak muszę przenieść. No w sumie. Tak mogę się bez problemu zajmować. Tylko i wyłącznie tym. Idę po liny. Bo mi tak zajmują miejsce. Może zdać. Co więcej ogarnę ogólnie drewna. I teraz jak zombiak od tyłu, ciach po dupie. Ale byłby słyszalny chyba. No niekoniecznie. Jakoś tak cicho teraz. Za cicho. Dobra. Ja zaraz jeszcze się wrócę, panie, już nie mogę więcej wziąć. Dobra. Mówię, dla mnie lepiej... O, jeszcze mam 36 link rajeczego. Kurwa, co ty cały ten wziąłeś? Chyba ja to wiązałem, wiesz, jak ciebie nie było. Chciałem sobie jakoś poradzić. To się zajmiemy teraz tym. Prawda, nie mam tu miejsca. Ty to ja ogólnie wszystkie te liny tu powyrzucam w tym miejscu, okej? Okay? Spoko. Już sobie przychodzi wibrałów. Zabiłem jakiegoś zombiaka tu. Dobijał się do bramy. Sporo miejsca mi się zwolni. Ja ci jeszcze potem przyniosę kawałki materiału zombiaka, akurat się pojawiły. O to chodziło. Tu będzie trzeba jeszcze wyciąć sporo. W sensie drzew, no nie? Mhm. No chyba to... Da się to wypełnić. Da się. Tylko jaka to ma pojemność? No już mi zostało mi tylko 6 kawałków materiału. A co już mi tutaj wystawiłeś to? Tam ci jeszcze dałem kawałki materiału, ale mało tego jest trochę. No na dużo mi tu już nie wystarczy. To chyba jedną bramę zrobić z tego, co ci tam rzuciłem. To idzie 4 kawałki materiału. No to jedną zrobisz.
da się ogólnie te linki przerabiać? W sensie masz maty? Aha, nie da się niestety. Trochę dużo mamy tego. Wiesz co, ja mam pomysł, jeszcze możemy przejechać się tam do naszej bazy starej. Myślę, że nie. Zrobić to. I shirt. Podrzuj ubranie. Ej, jak mam nóż w ekwipunku, to on szybciej ogólnie rwie to wszystko, czy nie? Że drzesz ubrania? No. No to nie wiem akurat. W ogóle ja się schowam do domka, na chwilę muszę ze dwóm. Okej. Daj w tej beczce. Dlaczego? Ty co? Wodę w beczce. Z jakiegoś powodu. Kropliło się. I może padało. To tyle napadało tego. Narzekasz. No. Mam powód. Nie, jaki to powód? Nie padało, kurwa, od początku gry. No ale śnieg padał. Wow. Narzekasz. Śnieg padał. Śnieg padał. Narzekasz, kolega. To dużo wody. Może zostało? Poprzednio. Tego ci nie powiem, bo naprawdę nie wiem. Żeby to zrobić, muszę zrobić tak. Też mam sporo materiału. To. Było się chwilę po zębiakach przejść. I już jest. Make shit, no nie. Zajęgły. Nie. Gdzieś się cholery tłuką. Gdzieś się ich dużo tłucze. Tak wolno. No i dobra, od razu podrzemy z was pranka. Zrobił. Wziąłeś coś, co mnie powinieneś brać? Nie wiem, skarpetki można podrzeć bez problemu na szmaty, a majtek już nie. Mnóstwo.
kamizeleczka. Wziąłeś kiedyś taką teorię, że jak kobieta zakłada bieliznę dopasowaną do siebie, to oczekuje czegoś więcej? To policjantka miała cały set czarny. Mało jeszcze żyjesz. Tego skarpetki podrzesz, a bokserek nie. To, ale to i tak jeans tylko leci, kurde. Niestety. No niestety. Wcale szybciej nie drze. Kurde, serio, no na zombiaki golasy leżą wszystkie. I to samo, tylko na kupie leżą. To nie ma sensu. Ja podpaliłem. A jak podpalasz je ogólnie, to pewnie tylko jednego spalasz? No, jednego paliłem, po jednym. Niestety. To na, no kurw. To fajne, ognisko się zapowiadało. To już lepiej ich do śmietnika wywalać. Ja mam materiał 157, dobra, starczy na razie. To do śmietnika nie usuniesz chyba. Usuniesz? Do śmietnika. Usuniesz? Coś, nie wiem czy... Nie, są chyba śmietniki takie. No, wszystkimi się śmietnikami możesz usunąć przecież. W sensie, niektóre śmietniki nie mają takiej pojemności na ciało. Ale te duże dumpstery mogą. No to dużo tak. Ja. Gdzie są moje butelki? Czemu ty masz? Dobra, zjedzmy coś. Fuck. Napój pomarańczowy to jest dobre jedzenie? Jak myślisz? Nie. Słabe. Są moje butelki. Kurde, my już jedzenia nie mamy. Picia nie mamy, przepraszam. Tu są. Czemu tu? Butelki, a wody nul? O dobra, butelka z wodą jest jedna. No to trzy buteleczki. Schudnij ten kilogram jeszcze dzisiaj. A i teraz nie będziesz miał nadwagi. No. No w końcu biegać jak człowiek. A nie 2 metry przebiec i już się męczy. Ja powiem ci, że jakoś nie odczuwam tej nadwagi. Ja bardzo. Że ja mam pewnie wszystkie inne perki też. Być może.
to zostawiłem. Twist. Miałbyś się ochotę przespać? Nie. Nadal nie macie bazy ogrodzonej? Mamy. Czego się boisz? Wolę nie spać. No ale już był dzień. Ale będę głodny rano. Co, nie macie jedzenia? Mam, ale wolę nie zużywać. Nie no, teraz pójdę. Arzary, pójdziesz zaraz? Tak, idę już. Czekaj, bo i tak skip. Apczy. Aha, no tak. Co to poczekamy. A przy okazji drugi namiot teraz wstawię. Ile go znajdę i ile go już nie przeoczyłem. Jest ten namiot. Parę co do skrolowania boli. Nerwują mnie te drzwi. Nie miałem rękawiczek? What? Jest. Bo zaraz się skipnę totalnie, no. Ja już namioty porozstawiałem, a ten... A, wczy. Mam jeden namiot? No nie mam tyle namiotów. Zobaczę, czy coś widać z naszego dachu. Widać normalnie, zajebiście. Ale ciemnica. Ale nie wszędzie widać. Nie, no ja go zaraz naprawdę wyrzucę. Zaraz tak będzie dzień. W sumie tak. Nie ma sensu. W sumie tak. Teraz jest coś jeszcze, idziemy dalej robić. To moja waga. 57. 2, no 3 kilo w sumie. Już się robi dzień. Coś mi się tu tłucze. Dobrze, idziemy. Opa. Ty robisz? Kto, co, jak? Zamiast przejść przez bramę, to
spoczył przez dzień. Tak samo jak mamy z oknami, zaraz przejść przez drzwi, to on przechodzi kurwa przez okno. Sprawdźmy, co tu jest. Tam się tłuczy dziad jeszcze. To trochę kolegów. Ej, ogólnie są tutaj jakieś, nie wiem, wilcze doły czy coś takiego? Jakieś pułapki na zombie? Nie. To dupa trochę. Możesz co najwyżej szkło rozstawić. Szkło zadaje obrażenia? Mało, bo mało. Najpierw przepłacę, nie? No tak, tak, właśnie o to chodzi, bo one, wiesz, cały czas się tłuką i tłuką. Mhm. Pytanie, czy one w ogóle mogą rozwalić tą bramę? Mogą. A pewnie mogą. Mogą i dosyć szybko to robią. Chciałem przeskoczyć. A ja przeskoczyłem. Parkour. Ciebie. O, ty już coś masz. Ty. No i skipa nie ma, ja nie mam drewna. Co ja mam teraz zrobić? Kopnę go w dupę. Idę po siekierę. Tyle. Co ty robisz, chłopie? Co ty robisz? Zamiast życie, to on jeszcze ma wszystkie kurwa piły, czy piły siekiery. W ekwipunku. Bo tu oczywiście nic nie widzę. No dobra, jest, przepraszam. Ja się oburącz. No tak, wyjdziecie teraz tam, bo się coś musiało zjebać z góry. Co ci się zjebało? No, ambienty, nie? A. Kolejny pagórek się sunął. A, sumie sobie idźcie. Czy w ogóle... No dobra, przeczytałem to teraz, to masz szczęście. Połowa stolarstwa jeszcze mi została.
nazywa? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 11, 12, 13, 14. Jezu, jak daleko. Tu całość trzeba wypiąć. No to powodzenia. O, konserwacja mi skoczyła. A skipa ciągle nie ma. Buty mi się zepsuły. Może zdążyłem. A rzadko kiedy buty się w sumie psują? Jak tupiesz. No w sumie fakt. A ja tupię często. Masz foszkę. Żebyś szybę zbił. Ale się ten skip opierdziela, ja pierdzielę. Jak ten samochód wygląda? Uuu, 80%. Nice. O kurwa! Może i znalazł. Ale miał zapas. Śrubokręty, apteczki, skrzynka narzędzia, pudełko z gwoździami, kas budowlany, torba sportowa. Wszystko w jednym aucie. No, to pewnie znalazłeś samochód przetrwańca. Miło. Ciekawe, czy z nałogu palacza da się wyjść. Raczej wątpię, bym brał tego skilla raczej. A czemu nie brałeś w sumie skilla palaczy? Jest przyzwyczaj, czy sam nie palę. W sumie to jest główny powód. Nie no, mało punktów daje i w sumie jest uciążliwe trochę. Czemu uciążliwe? No bo musi otrzymać te fajury sobie. 20 pajków w kieszonce nie możesz trzymać? Mówię ci, głównie dlatego, że właśnie sam nie pala. A ty. Będzie kolejna brama. Brama płot. Ja by na pewno dobrze zrobiłem.
Kurde. Czyli dotąd karczujemy. No ja skipa normalnie uduszę. Teraz z głodu umrze. Pewnie tak będzie. Uuu, 3 zombiaki naraz na ziemi leżały i wszystkie po prostu ciachły naraz. Ale to było fajne. Ja pierdzielę, no skip ty kurde przejedna, zombie do mnie idą, jestem zmęczony przez ciebie, buraku cukrowy. Bo jak zginę, to go wyrzucę z tej chaty, obiecuję. Ile was tam siedzi jeszcze? O? Kurwa, was tam będzie więcej jeszcze. Nie, no tutaj jest ich od cholery. Ja pierdolę, no ja przez niego zginę. Ja go po prostu zabiję. Zastrzelę go, przysięgam. Jestem już. Zabiję cię, kurwa, zabiję cię. Przysięgam, że cię normalnie wypierdolę z tej chałupy. Sorry, że mnie tak długo kurwa, nie było, pół ale godziny zawsze go nie coś ma. Do mnie. Zawsze coś do mnie chcą. A teraz wyłaź kurwa i zabijaj tą hordę. A co tu, horda? Tak! A jestem na maksa zmęczony i się z nimi kurwa tłukę. Dobra, tylko muszę coś zjeść na szybko. No to jeszcze będzie kurwa jadno, pewnie. Nie, kurwa, wytrzymam, na pewno wytrzymam, kurwa. Uciekaj. Na maksa zmęczonym. A gdzie jesteś? Obok generatora. Dobra, idę. Ja nic, a nic nie robię. Ja pierdolę, co to było? A to już ich nie mam. Pokupuj mi. Ale poobszukuj wszystkie te fragmenty. Bierzesz siekierę i zapierdzielasz i tniesz. Spoko. Podrzeć ci te ubrania, co są? Czy coś? Jest lepiej weź siekierkę i zapierdzielaj ciąć. No. Znów zombiaki idą. Jeden jest tu chyba za ścianą. Idź go zabij, jest za ścianą. Do tego fragmentu, co jest płot. W dwójkę to jakoś idzie, oczywiście pojedynczo było ciężko. Sorka za to było, no nie wiem czy ostatni raz było, bo no.
A jakby sobie te kawałki zajebać? Da się. Wiem, że się da, ale czym to zrobić? A u ciebie co się w Turcji dzieje? A są nowe miejscowe, będę sprawdzał. Myślę, że na samym odcinku i my pewnie polecimy gdzieś. Bo tak w sumie cały czas bazę budować to też nieciekawe. Ja mam kompletnie pojęcie, co tu mogę znaleźć. Odkoszymy. Który to poziom? Trzeci woodcuttingu. Nie wiem, co daje, ale okej. A szybciej się chyba ścina. A jak nie szybciej, no to nie wiem, może więcej drewna leci czy coś. Ja bym słyszał zębiaka gdzieś. Słucham. Tak, jakby coś warczało. Przez chwilę nie ścinałem, żeby coś usłyszeć, ale nic. For real. Widzę, że moja postać jest odważniejsza. Wiesz co, założyłem w ogóle, że z liczbą zabitych zombie ta postać mi panikuje. No, to tak działa właśnie. No i dobrze. Ja tam ale u mnie paniki nie było już od początku gry, no bo jednak mam tą zimną krew całą, czy co to jest? No w sumie chyba nie aż tak bardzo opłacalny perk. Ale to wiesz, no przez psychopatę. A. W sumie jakie, ja co ci daje psychopata w sumie? Czekaj. On mi dał do krótkich ostrz jeden level, do długich ostrz, do krótkich obuch i długich obuch i do siekiery chyba. Obuchów, to się odmienia. Obuchów, no nie wiem. Rzadko co słyszę to słowo, więc no. Broń obuchowa to jest po prostu broń typu blunt, czyli taka... Nie ostra, typu pałki, nie pałki. A, no. No to tak na przyszłość. No to w sumie to taka lipa. Ja ci to, ile punktów się to wzięło? Właściwie nie pamiętam. Brałem go, bo myślałem, że to będzie jakaś fajna klasa, ale teraz to właściwie bym ją zmienił. Ja bym szybkie czytanie zmienił. Ja mam właśnie na odwrót, ja mam wolne czytanie. No ale tobie to nie przeszkadza, więc ten perk się... No wiem. To mnie, no nic się z nim dzieje. Nawet mi dodaje te punkty na inne rzeczy. Aha, dobra, świekiera mi się rozwaliła. Ja mam siekierkę dać ci. Ja się zajmę już tym wiązaniem. O, mi też się siekiera rozwaliła. Siekierką teraz jeszcze. Mam jeszcze trzy siekierki przy sobie, więc git. Nic tu nie ma? Serio? Oho, sterowniki mi się graficznie zaktualizowały. Kurwa, ma naprawdę wyczucie. Wiesz, się nic nie stało. Jezu, teraz tych tu kłód jest. Zobaczysz, że wcale na dużo nam nie starczy. No ale tak to fajnie wygląda teraz. Jak to tego dużo jest.
nic nie ma. A czemu mi pokazało, że ty teraz dopiero wchodzisz do gry, Shiro? Nie wiem. Shiro gra teraz Project Zomboid, wytrwy. Jakoś jak wchodziłeś do gry, to mi nic nie pisało, ale teraz to... No teraz tak, widzisz. To jest Steam, tego nie zrozumiesz. Dobra, ty, bo idę póki co po wodę i po jedzenie. O, dzień dobry. Jakby nie trafił, Boże. O, jeszcze naładowany, no dobra. Skąd to kurwa wziął te kurwa? Czemu policjant butów nie ma, a nie ma? Bo to może tej Roski. Tej Roski nie był policjant. Skąd wiesz? Nie tak zna... mi się wydaje. Nie znasz go, a może jednak był. Dobra, jak to wygląda? No, to już prawie skończyliśmy całe ogrodzenie. Trochę zjeść teraz muszę. Ekspres do kawy. Ej, czas na piętro. Budujesz czy jest? Ja sprawdzam. Sprawdzasz. Jak będzie trzeba zrobić wypad z tymi butelkami do miasta i pozbierać jeszcze wodę z tych to jest dobry pomysł, studni gdzieś tam było. A w ogóle studnie można wybudować, czy nie? Studnie chyba nie. Ciekawe, czy da się przenieść. A wątpię, żeby ona funkcjonowała, szczerze. Żeby co? Żeby ona funkcjonowała. Ogólnie funkcjonuje. Jedno i następne. Kurde, chciałem jedną. O, nie schudłem poniżej 85, ale już nie mam otyłości. I masz 85? No. Ciekawe. Ja mam 93. To się nie starasz wcale. Ja mam w tej chwili 87 i spada. A co jeszcze 2 kilo? Pewnie ponad pół spadło ci 85. Mhm. Uh-huh. Czasopisma, dlatego nie znam.
O, siekierka dupa. Zombiak. Idę. Koło wejścia.